No, witam Państwa z nowego telefonu. Będę za starym tęsknił bardzo. To nie był zwykły telefon, bo to był pierwszy telefon, który udało mi się utopić w kiblu. Wcześniej 3 w wannie utopiłem, ale w kiblu dopiero pierwszy raz. No dobra, kibole ruszają zaraz na meczing. Odpal jakąś rasę, żeby było widać, że ruszamy. No, jak widać, dzikie tłumy jadą na wycieczkę. Wszystkie słonie już na stadionie. No i już w Tarnowie. Jak się panu Tarnów podoba? Jebiście, piękne miasto. No i proszę, jakie ładne powitanie. Jebać Unię, starą kurwę. Tutaj na pewno za Brexitem są, bo to chyba o Unię Europejską chodzi. O Unię Europejską? Tak, tak się wydaje. A tutaj cenzura. Nie wiadomo, co tu jest. Brat Golec przyszedł i wymazał. Ale tutaj już wiadomo, co to jest. No, nareszcie coś dla nas. Kawiarnia. Nie ma to jak pyszna kawka w kąciku dziecięcym. No dobra, zwiedzamy dalej ten Tarnów. Koniec zwiedzania Tarnowa, a teraz ruszamy do stolicy polskiego futbolu. Ach, czy się zmieścimy? Tam dzikie tłumy walą. No i się udało, jedziemy. Komplet w busie. Zaraz ruszamy z dopingiem. Zapodaj coś. No już na miejscu. Za nieco ponad 1,5 godziny tutaj odbędą się wielkie derby Europy. Copa del Gmina Żabno. Co tu się zwiedza w tej niecieczy? Jakieś muzeum? Nie wiem, co to jest. To co? Biblioteka. Słynna niecieczańska biblioteka. No to żeśmy się nawypożyczali. Tam jakaś piramida jest. Cheopsa. Cheops tutaj z Niecieczy jest? Czy był? Chyba był. No, kibice powoli już się zbliżają w stronę stadionu. Bo już za godzinę wielki mecz o mistrzostwo ekstraklasy. Termalika Nieciecza kontra Sandecja Nowy Sącz. No i proszę bardzo, jakie kolejki. Chyba dzisiaj komplet będzie. Będzie komplet? No, nie wiem, czy będziemy pasowali do tej trybuny tutaj. Jestem tak się odpierdoliliśmy się. No dobra, wchodzimy na sektor VIP. No. Dobra, wszystko pięknie, dotarliśmy. Ale mecz kończy się o godzinie 20:00. I wtedy nie ma już żadnego powrotu. Nocujemy w Niecieczy. Chyba będziemy stopa łapać. Ej, ty jesteś stałym bywalcem, to powiedz, co się robi na sektorach VIP? Nie wiem, bo jestem pierwszy raz. No się pije alkohol, ale tu nie ma alkoholu. Ale podobno. Piękny widok przed nami. O kurwa. Witam w imieniu Państwa Danuty, Krzysztofa Witkowski, właścicieli i sponsorów klubu Brukbet Termalika Niecieczy. A nauczyłeś się hymnu? Termaliki? Jeszcze nie grali. Jeszcze nie grali. No, ale nauczyłeś się tekstu? Oczywiście, że tak. Zaraz zaśpiewamy. No i się zaczyna! Zaśpiewaj! Termalika! No i zaczynamy to piłkarskie szaleństwo. Ale się porobiło! Kończy się ta pierwsza połowa, byś podsumował jakoś. Bardzo dobra gra obu zespołów. A, kończyć, bo zaczyna padać. No właśnie. Idziemy jeść. Mamy bardzo duże doświadczenie z sektorów VIP. Dlatego spóźniliśmy się na żarcie. Już nie ma.
nie ma żarcia, to przynajmniej miejsca są. Można sobie będzie odpocząć. Ciężki wniosek. O, tu pokazują. Wystarczy. Ale jest jedna pozytywna informacja, że w przerwie udało się złapać stopa. Już mamy jak wrócić. A no, jednak odważyliśmy się wejść do środka. Chyba najlepsze miejsce teraz zajęliśmy na stadionie. Prawie wszystko widać. No kurwa! No, ale się zrobiło meczycho. Jeszcze 12 minut do końca. I co? Jeszcze jeden. Nie, i to będzie 12 minut. Jakie? Najlepsze w moim życiu. No, na pewno tak będzie. Szanowni Państwo. No, ale trzeba powiedzieć, że przynieśliśmy szczęście obu zespołom chyba. Tak. To był szczęśliwy remis. Co mi zawsze się zdarzało. Super mecz, super, naprawdę. Ależ to było meczyko. A teraz dogrywka. Jeszcze miała być przyśpiewka na koniec, to będzie zaintonuj. Nie. Złodzieje i pijacy są, kibice z niecieczy, złodziejsko-przemytniczy klub, to brud.